Witam was, nocni gracze, z tej strony K-Wolf, a to jest północne granie i mam dla was dzisiaj po prostu takiego małego vloga z racji tego, że niestety nie udało mi się przygotować odcinka z Sang Freudu, tak jak pisałem na Facebooku. Miałem problemy z uploadingiem, dochodziło mi do iluś tam procent i nagle przerywało, przestawało uploadować grę. Nie wiem dlaczego, nie wiem co się stało. Spróbuję po prostu podzielić ten materiał na mniejsze części, pouploadować osobno i później zmontować je już w edytorze YouTube'owym. Ale do czego zmierzam dzisiaj? Tak sobie pomyślałem, że w końcu odpowiem na pytania, które zadaliście mi już jakiś czas temu. W ostatnim vlogu prosiłem was o zadawanie pytań, bo chciałem zrobić małe Q&A. No, zainteresowanie było małe, ale mimo wszystko chciałbym odpowiedzieć na te pytania, które dostałem. No i tak zaczynając, Lithar zadał mi pytanie, w jakich okolicznościach zagrałeś w swoją pierwszą grę? I to jest dobre pytanie, bo w sumie wspomnień odnośnie moich początków z grami to mam dużo. Nie jestem pewien, co było absolutnie pierwszą grą, w jaką grałem, w jakich okolicznościach zagrałem po raz pierwszy. Wiem, że zanim jeszcze chodziłem do podstawówki, to u dziadków, z takich miałem kumpli, jak odwiedzałem dziadków w ich rodzinnej miejscowości, to oni mieli konsolę Atari i grałem razem z nimi. Czasami podchodziłem i grałem z nimi na Atari. I pamiętam, graliśmy w coś takiego, że strzelało się z takich jakby dział do latających samolotów. Nie pamiętam, jak się nazywa ta gra teraz. Nie jestem w stanie wskazać palcem, ale coś takiego było i to było prawdopodobnie pierwsza styczność z rozgrywką komputerową, jaką miałem. Później dochodziło granie na automatach, ponieważ właśnie otwarty był tam salon, już parę lat później był otwarty salon z automatami. Teraz już takich rzeczy jest jak na lekarstwo, ale kiedyś to było naprawdę coś, powiem wam szczerze. Automaty, się chodziło grać w te różne bijatyki, w różne ściganki, w różne gry właśnie arkadowe. No i miałem też swoją konsolę. To wchodzę już tak jakby trochę w pytanie od Flozy. Jak wyglądały twoje początki z grami wideo? No właśnie w ten sposób, a moją pierwszą taką domową konsolą to pamiętam miałem Pegasusa, czyli polskiego odpowiednika, znaczy polskiego w cudzysłów odpowiednika NES-a, no od Nintendo. I na nim grałem w bardzo, bardzo wiele gier, pamiętam, miałem kilka swoich ulubionych, no i właśnie to było, że tak powiem, sobotni mój bit, do którego może jeszcze kiedyś wrócę, ale w każdym bądź razie to były moje też początki. Miałem także Amigę Commodore 500 i na tej komputerze bardzo wiele gier też grałem, było kilka naprawdę fantastycznych tytułów, do których chciałbym wrócić jeszcze, gdybym miał okazję. Nie wiem, czy istnieje jakiś emulator, może kiedyś poszukam, ale pamiętam, że była jedna taka fantastyczna gra z takim mechem, się chodziło, się strzelało do żołnierzy, walczyło się, że tak powiem, na fale. Było też kilka klasyk, które doczekały się, że tak powiem, portów na inne konsole i są chyba dostępne nawet obecnie. Była taka gra Cannon Fodder się nazywała, że chodzi się po prostu żołnierzami, się walczy z innymi żołnierzami i to jest ujęte z góry, taka kreskówkowa grafika. Klasyka po prostu. No i później oczywiście miałem komputer stacjonarny, mój pierwszy PC i moją pierwszą grą na komputer stacjonarny było Diablo. No to akurat mi ojciec sprawił taki prezent, to było Diablo w 100% legalne, kupione od zaprzyjaźnionego po prostu dostawcy gier z Bema, czyli z takiego targu naszego, i pamiętam, że ojcu się bardziej podobała ta gra niż mi, bo ja wtedy chodziłem chyba jakoś tak do
nie wiem do której klasy podstawówki. W każdym bądź razie byłem na tyle smarkaty, że mnie ta gra przerażała. Zwyczajnie mnie przerażała, miałem po niej koszmary, nie chciałem w nią grać. To tata mnie musiał zmuszać, mówię, on miał o wiele większą frajdę z tego niż ja. Ale ostatecznie jakoś się do tej gry przekonałem później i bardzo, bardzo mi wspominam Diablo i dopiero po wielu, wielu latach, jakiś rok temu udało mi się położyć ręce na Diablo 2 i w końcu też tą grę przejść. Więc no, fantastyczna klasyka. No i jeszcze tutaj mnie Flo pyta, jak wspominasz swoje szkolne czasy? I to jest bardzo dobre pytanie i bardzo trudne pytanie, ponieważ ja za wielu wspomnień ze szkoły tak naprawdę nie mam. Powiem wam tak, chodziłem do prywatnej szkoły podstawowej, językowej szkoły podstawowej. I to było całkiem sympatyczne miejsce, mieliśmy, że tak powiem, dzieciaki z zagranicy również, które nie mówiły w ogóle po polsku i były lekcje, były zajęcia po polsku i w języku angielskim i one były podzielone, czyli mieliśmy i historię i po polsku i po angielsku, mieliśmy biologię i po polsku i po angielsku, etc. I później też w tej szkole zostało zrobione gimnazjum, więc z automatu nie musiałem, że tak powiem, nigdzie szukać innego, tylko po prostu tam byłem. No i później liceum w Poznaniu. No jakieś tam, te liceum numer 3 pamiętam, ale patrona nie skojarzę teraz. No i w sumie summarum to w tej podstawówce to miałem paru kumpli, ogólnie nie byłem jakimś tam zbyt socjalnym zwierzakiem. W liceum też miałem tylko jedną kumpelę, z którą do teraz mam kontakt. Oczywiście życie już tam się troszeczkę, że tak powiem, ścieżki rozwidliły. Nie mamy okazji się tak często spotykać, prawie w ogóle już dawno ich nie widziałem, ale w każdym razie tak to wygląda. Nie mam jakichś złych wspomnień, nie mam jakichś super wspomnień. Pamiętam, że żeśmy w szkole podstawowej robili różne projekty, też żeśmy mieli jeden taki ambitny projekt filmowy i żeśmy zrobili nawet film pełnometrażowy, on chyba trwa z godzinę, taki historyczny, żeśmy się przebierali, tego ja to później montowałem i od tego zaczęła się moja taka fascynacja montażem wideo, później robiłem różne klipy muzyczne i tak dalej, a teraz robię to, co robię. No i tyle. Naprawdę, moi drodzy, nie mam zbyt wielu wspomnień ze szkoły. Że lepsze mam wspomnienia ze studiów tak naprawdę i powiem wam, że to dopiero na studiach jakoś tak człowiek rozwija skrzydła. No i co? No i to i tyle. Tyle na razie z tego pierwszego takiego Q&A. Mało pytań. Mam nadzieję, że zadacie mi ich więcej teraz pod tym materiałem wideo. No i cóż, w przyszłym tygodniu możecie się spodziewać, tak jak pisałem na Facebooku, postala i wrócimy sobie podydać u Spooky House of Jumpscares, a w ten weekend, prawdopodobnie w niedzielę, bo na jutro mam już plany, więc mogę się tym nie zająć, będzie Sankfroid. No a później zobaczymy, jak to się potoczy. Życzę wam wszystkim bardzo dobrej nocy, bardzo udanego weekendu i trzymajcie się ciepło.